Siemaneczko, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Biszkopter. W dzisiejszym odcineczku testujemy sobie skrzyneczkę Hot Winners. Jest to skrzyneczka z takiego mini eventu, powiedział Beach Party, który kończy się za 21 dni. A ciebie, drogi widzu, bardzo serdecznie zapraszam do uszczy mojego kodziku albo klesz SV, masz do niego linka w opisie, jak i również możesz sobie na stronie tutaj po lewej stronie w górnym mogą kliknąć w kod promocyjny, wpisujesz sobie kodzik ABUK LIVE, klikasz użyj kodu, no i otrzymujesz tutaj 5% bonusiku do doładowania twojego portfela, więc to jest naprawdę świetna opcja. No i co, proszę państwa, Beach Party tutaj mamy. Milspeka sobie również możesz odebrać z moim kodzikiem, jest też spoko opcja. Chodźmy sobie na te Hot Winnersy. Wygląda ciekawie, mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kost tutaj do zgarnięcia. X-Ray'a to jakiegoś mamy za 1200, ładny bardzo. Rękawice, print streamy jakieś, jest tego dużo. Otwórzmy sobie tutaj po 5, będziemy, chociaż po 5 to może nie, bo to 7 stóp kosztuje, to trochę dużo. Ojeju, ale syf, ja cię kręcę. Dobra, to zróbmy sobie po 2, tak, dla pewności, zróbmy sobie po 2 Stalker 305, no dobra. Wydychy profitu, ale tak czy siak to jest tak. O, ja cię kręcę. O kur. Nie, no tu jest spoko. To sobie sprzedamy. Jest ok, nie jest źle, ale chciałbym jakąś kosę, bo jednak no, ta skrzyneczka jest dość expensive, że tak powiem, więc Containment Bridge, tu się może dużo zmienić. No nie, to jest Battlescare, dobra, to tak średnio bym powiedział. A Blue Laminate, Wingshotik, dobra, 169, dobra. Lecimy dalej, Neon Noir, dobra. Lecimy dalej. Mortis, no powiem wam, że na razie kiepsko. Boom! Okej, no tu już lepiej, bo jest AWP Boom, 402 zł, stanie Flip Tested, jest N4 Hyper Beast. Więc jest spoko, nie jest źle, proszę państwa. Kaiman, okej, to też jest drogie, 169, no jest strata, ale skinek bardzo ładny. Glowsy, proszę państwa, mamy rękawice, więc świetnie. Mortisy, dobra, Mortis tak średnio. Wingshot, aj, ale syf. Westline Rebel, już troszeczkę lepiej. Ocean Dive, no dobra, ale cały czas jednak liczymy tutaj na jakąś fajną, drogą kosę, nie? Znaczy sama skrzynka kosztuje no tam 140 zł, więc to też nie jest jakiś drogi zakup. Jeśli chodzi właśnie o to, co tutaj jest w tej skrzyneczce. No rękawice już jedne dropły, więc Kaiman jest dobra. Więc to też jakiś proficik. Te procenty, no są, wiadomo, te wingshoty tutaj najgorsze. Patrzcie, kosa była prawie. Dobra. A jedne, no jakąś kosę bym tutaj chciał sobie tak przyfilować na nią. Hyper Beast 227, to już przyjemny skinek do gry. Point Disarray, spoko. Spoko. A, już miałem powiedzieć, że kosa i rękawice w tym odcinku, ale niestety nie. Balans nam się powoli kończy. Są dwie pary rękawiczek. Dobra. Konwoje, no to najgorsza opcja niestety, nie? No to najgorsza opcja. No ewentualnie, no nie, Wingshot znowu, ale shit, proszę państwa. Stalker, nie, Wingshot. No dawaj, jakąś fajną, przyjemną kosę, ten Bowie Knife chociaż jakby był, to by było mega fajnie. No bo takimi wingshotami za dwie dychy, no to wiecie, to tak mega średnio. Patrzcie, dwie dychy. USP Royal Blue, no 7 dych, no dobra. Kaima, no też dobra, to wiecie co, wyszelmy się z całego naszego tej balansu na tą skrzynię po prostu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy tutaj jednak 270, ej, to już jest fajnie skin, no. To faktycznie. No jakby to jest tak wyrównane, że tutaj lipa, a tutaj jednak fajny ten skinek dropnie. Kosa, okej, czyli mamy rękawice i kosę. Dobra, czyli już jest fajny tytuł, rękawica i kosa.
Yellow to też jest spoko chyba, 57, dobra, chociaż nie wiem kto normalny gra CZ-ką, no ja osobiście CZ-czką nie gram, preferuję 5-7. Neoner to też jest ładny skinek, w sumie wingshotik, to wiadomo, shit. Okej, okay, dobra. Mortis, no dobra. Let's go, let's go, let's go, let's go. Yellow Jacket, nie jest źle. Mortis, jest źle. Mortis, jest źle, proszę państwa. Black Laminate, spoko. No to jako, że mamy już tutaj... to otwórzmy sobie dwa razy po 5, zobaczymy, czy tutaj jednak Kosa, Kaiman, Point Desiree, chyba tyle. To będzie też chyba lipka. Nie, jest proficik. I zobaczmy dalej, czy tutaj na ostatnim otwarciu coś ciekawego nas zaskoczy. Rękawice, Living Color, o kurde. Tu już przyjemnie, 1100 zł, więc bardzo fajnie. Kochani, mam nadzieję, że wam się śnieżek spodobał. Dajcie znać, co myślicie o tej skrzyneczce. No, mi się osobiście podoba. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za odcineczek i słyszymy się już w kolejnym. Trzymajcie się i cześć!